Tak, ja się kręcę. Dzień dobry. Jesteśmy czekając na widzów Onetu. Pan Mateusz już usiadł. Nigdy nie byłeś jeszcze tak szybko w tym studiu, by usiąść już w trakcie tej rozmowy. Ponieważ dzisiaj jechałem przez miasto 32 na godzinę, a nie 29. A, widzisz, udało mi się troszeczkę przepisów. Szybciej. Ale słuchaj, skoro jesteśmy tak na antenie, jesteśmy jeszcze czekając na Łukasza Olkowicza i Boba Podolińskiego, którzy tutaj się malują obok. Tam zejdzie chwilę. To tam troszkę zejdzie, tak, bo Robert jest z gatunku tych, tam się nie da poprawić już nic. No, Robert teraz dużo betonu. Robert teraz... Właśnie, Robert teraz trzy razy w tygodniu trenuje, to wiesz. Słuchaj. Łomaczenko przegrał walkę. Ja chciałbym cię zapytać, dlaczego przegrał tę walkę? Dlaczego przez 6 rund wydawało mu się, bo teraz czytam, czy on stracił w ogóle ogląd sytuacji? Ja czytam, że on musi zobaczyć sobie tę walkę jeszcze raz, bo jemu się wydawało, że z pierwszych 7 rund to on może z 2 przegrał. A przecież on w ogóle ciosów nie zadawał. O co chodzi? Panie Tomku, co się stało z najwybitniejszym bokserem naszych czasów? Panie Tomku, myślę, że trzy sprawy. Wstrząśnięty. Po pierwsze jednak niedocenienie Teofimo Lopeza. Ci, którzy go oglądali, analizowali jego talent, to zdawali sobie sprawę, że to będzie niesamowite widowisko. Siadaj. Druga sprawa, jak to mówią Amerykanie, size. Czyli jednak... Za krótki zasięg ramion, za mały, za duży był dla niego. On jest jednak mały na kategorię lekką, mówię o Łomaczence. Po trzecie... Czy mu się trochę nie pomyliła odwaga z odważnikiem, że on się rzuca na lekką? Wiesz, ja zawsze... Jak tak wiadomo, to nie są sprawy do porównania, jeśli mówimy o tych lżejszych kategoriach, przez które niektórzy mistrzowie przechodzą. Pamiętacie, ile kategorii zmieniał Manny Pacquiao, kończąc no. chyba na półśredniej. Natomiast to każdemu też, się wydaje, że jest większym kozakiem niż jest, co? To też zawsze jest dla mnie jeszcze większe, powiedziałbym, docenienie zawodników o wymiarach, nie wiem, Powietkina, Adamka, którzy mają po 100 kilo i się biją z gośćmi po 130. No, wszystkim się dobrze nie kończy. Wszystkim no. się wydaje, że niby heavyweight to heavyweight. Natomiast zobacz, co zrobiło teraz WBC. WBC zmienia w ogóle kategorię. No właśnie, kategorię. Tak. Jedna dodatkowa. Kiedyś kategoria junior ciężka to było 86 kilo. Dlaczego Przemek Saleta, który miał idealne warunki do dzisiejszej kategorii junior ciężkiej, przechodził do ciężkiej, bo nie był w stanie zrobić 86 kg. Gdyby wtedy ta kategoria junior ciężka była z dzisiejszym limitem 9700, to spokojnie w tej kategorii by boksował. No, ponieważ nie był w stanie przy swoim wzroście kośćcu, warunkach zrobić 86, musiał iść do ciężkiej. Natomiast, zaraz ci wracam. Powiem ci tak, 86 kg dzisiaj w UBC, i 101600. Uważaj. 101600 ciężka. Pokażę. Czyli właśnie to będzie kategoria dla zawodników o parametrach Adamka, Powietkina, dzisiaj Huntera i potem już będzie super ciężko. Ja nie wiem, jak to się przyjmie, bo jednak inne federacje nie idą tym tropem. Trzecia sprawa z Łomaczenką moim zdaniem. Starzeje się? Nogi. To nikt młodszy nie będzie, nawet pan Podoliński. Ta strona symbolizuje dziś twoje poczucie humoru, nieco stępione. Posłuchaj, to jest Andrzeja Bargiela. Ty już widzę, jak jeden komentator, musisz 3 dni myśleć nad tekstem. To ja wczoraj tak. Nie wiedziałem, że słaby refleks, muszę ci powiedzieć, bo słaby. Jakbyś to powiedział tak od razu, a jednak musiało minąć 45 sekund, zanim na to wpadłeś. Nie, Mati mówił, a tak, tak zajmujące rzeczy. Słuchaj, od wczoraj trzeba zweryfikować tekst Czesława Michniewicza. Już nie jest 2-0 wynik niebezpieczny, tylko 3-0. Zaczniemy dzisiaj od weekendu, bo sporo nas osób o to prosiło, że weekend przechodzi dopiero na dogrywkę. To dzisiaj odwrócimy i zaczniemy od weekendu, od tego, co się działo. A co, będziemy mecze omawiać? Trener, no dla tak mniej więcej tam ligami, co się wydarzyło ciekawego. Jest. Dzień dobry Państwu. Na kanale sportowym i Onecie Sport rozpoczynamy kolejną misję futbol. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Nie ma niczego nadzwyczajnego, ale mamy święto 9. rocznicy strzelenia pierwszej bramki przez Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. To był 2011 rok, wtedy młody. Pamiętasz? Olympiakos Pireus. Tak jest, Olympiakos Pireus. Wtedy strzelił swojego pierwszego gola. Za chwileczkę przedstawię tych dżentelmenów, którzy mi tutaj już dogadują zza kamery, a na razie czołówka, startujemy. Oni są niesforni, gadają cały czas. Mateusz Borek, dzień dobry. Witam serdecznie, już się zamykamy. Robert, a przeciwnie, teraz właśnie chciałbym, żebyście mówili. Robert Podoliński, dzień dobry. Telewizja Polska, TVP Sport, bardzo mi miło. I Łukasz Olkowicz, przegląd sportowy, już umalowany, pięknie. Dzień dobry. Uroda poprawiona.
Łukasz już koszula pod Rangersów, druga kolejka. O, zaraz, zaraz, nie wiesz, co oglądasz Rangersów. Oglądasz Rangersów tak, w ten weekend? No, z Celticiem. Zaraz zapytamy Łukasza, bo on oglądał bardzo ciekawe rzeczy w ten weekend i rzeczy bardzo nietypowe, ligi egzotyczne, wręcz bym powiedział, ale zacznę od was. Mam takie, patrzę na was dwóch i widzę dwóch komentatorów meczu reprezentacji Polski, który sobie poprowadziliście. Nie będziemy dziś mówili o reprezentacji, bo temat jest przemielony, przegadany przez ostatni tydzień dość mocno. Nic o trenerze? Nic. O książce wiem, że chciał. Nie, chciałbym was zapytać o komentarz. O komentarz, bo komentowaliście pierwszy mecz razem w życiu. Czy jakoś się do drugi. Tego... Drugi? Drugi. Tak. O pierwszym staram się. Pierwszy i drugi. Dwa mecze. Pierwszy i ostatni. Bardzo się cieszę. Czy się do tego jakoś przygotowaliście? Tak, bardzo się cieszyliśmy, że nie było zawodnika poza linią końcową boiska, bo robiliśmy pierwszy. To było to spotkanie. Tak. Gdybyśmy mogli prosić na kolejne spotkania bez jakichkolwiek znaków zapytania sędziowsko-przedmiotowych. Myślę, że nie było najgorzej. Ale chcę was zapytać o taką, wiesz, o kuchnię. Czy przygotowywaliście się w jakikolwiek sposób na zasadzie, kiedy ja robię to, to wtedy ty się nie odzywasz, a ty się odzywasz tylko wtedy, kiedy, powiedzmy, dzieje się na boisku to? Ja od samego początku wiedziałem, że muszę pełnić funkcję służebną. Po pierwsze, względem starszych komentatorów, którzy robili poważne mecze o punkty w Lidze Narodów. Mnie czekał tylko mecz towarzyski, to po pierwsze. Po drugie, byłem jak kierowca Ubera, który przyjechał po pana komentatora Podolińskiego, żeby go zawieźć na stadion i wyczyścić mu krzesełko, przynieść kocyk, herbatkę. Także panie Tomku, no, trzeba znać swoje miejsce w szeregu, jak się przychodzi. Jeszcze, co ty masz na ten temat do powiedzenia? Tak komfortowo na mecz jeszcze nie podróżowałem w tak sympatycznej atmosferze. A co do tej kuchni, to mieliśmy z Mateuszem pierwsze przetarcie właśnie przy Niemcy Hiszpania. Później jeszcze komentowaliśmy Legię, zresztą z bardzo miłą niespodzianką ze strony warszawskiego klubu. Dostaliśmy bardzo fajne ubocznie. To był trzeci mecz. Trzeci. Trzy mecze już pracowaliśmy. Wielkie doświadczenie tej pary. Czyli zupełnie bez sensu zadaję wam pytanie. Ale najprzyjemniejsza chyba Finlandia do tej pory. No, Finlandia zawsze jest przyjemniejsza niż wizyta na stadionie. Zaczniemy sobie od weekendu, bo o to nas prosiliście, byśmy nie zrzucali meczów weekendowych na dogrywkę, bo najczęściej tak wypada, tylko od tego sobie rozpoczniemy, ale też zaczniemy piękny od rzeczy... Piękny kolor koszuli masz, Tomku. Dziękuję ci, Mateuszu, ty również ubrałeś się dzisiaj stosownie. Olo głównie oglądał ligi egzotyczne i co ty oglądałeś? Oglądałeś ligę? Kazachską. Ligę kazachską. Tak. Ściągnąłem nawet nie ten mecz teraz Kairatu, tylko ten poprzedni z Astaną, czyli ten... Góral cię zainteresował. Zainteresował mnie, bo tak wiecie, dyskutujemy o Jacku Góralskim w reprezentacji, ja mam wrażenie, że mało go widzieliśmy w klubie i tak postanowiłem to przeanalizować, zgłębić, przygotować taki materiał do przeglądu sportowego, po prostu przeanalizować Jacka Góralskiego, a na tyle i zaintrygowała mnie gra tej drużyny, że zainteresowałem się też trenerem i już nawet jestem wstępnie umówiony na wywiad, bo to jest 32-latek Szpilewski, który, no taki uczeń Nagelsmana, można powiedzieć. To nazwisko Szpilewski. Tak, w Niemczech długo pracował i jakby też no mówię, chcę poznać ten Kairat. Tutaj rozmawialiśmy z trenerem, że... A jak Góral zagrał? No taki... Asykuracyjny. Tak. Bardzo, ale chyba jednak pasuje do tego stylu, bo to jest taki mini Red Bull, tak? Czyli ktoś tam musi to zabezpieczać. Ale powiem wam właśnie o Jacku Góralskim. Kiedyś go widziałem w Turcji w meczu Ludogorca. Gdzieś tam inaczej jest z boku to oglądać. I tak patrzę, jak on się dobrze czuje w rozegraniu. I tak go miałem w pamięci z tej Polski. I właśnie go zapytałem, ty rozgrywasz? No co? No tutaj tak gram. On otoczony tymi Brazylijczykami, ale bardzo dobrze się czuł. Ale wiecie co, a propos, ja Jacka pamiętam jeszcze z Zawiszy. I to naprawdę nie był piłkarz do przerwania. To był pan piłkarz, to był absolutnie najlepszy środkowy pomocnik pierwszej ligi. Dlatego później ta zmiana i postrzeganie Górala jako tego, tak, który odbiera. Człowiek ślizg. Tak. No jest w tym coś, nie oszukujmy się, że Jacek nie lubi grać w ślizgiem, bo lubi, umie odbierać, ale do tego naprawdę potrafi grać w piłkę. A propos tego... Czy jest lepszy we ślizgu od Pawelca? Znaczy nie, ten ślizg Góralskiego jest nietypowy, ponieważ ja bardzo często... sceptycznie... nie, rozwinę. Bardzo często mam, powiedziałbym, że duży dystans do zawodników, którzy chcą grać w ślizgiem, bo to wynika z tego, że ja po prostu to postrzegam jako grę na alibi. Natomiast ten ślizg Góralskiego to jest ślizg i od razu powstań. Czyli no, najczęściej w ślizg, to nie jest czasem tak, że czekamy w meczu hokeja, zanim coś się zacznie dziać, i czekamy na Górala, aż podostrzy troszeczkę. No często tak bywa, prawda? W hokeju też czekamy, aż zaczną się bić. Tak, natomiast no, wydaje mi się, że jesteśmy chyba w gronie tych, którzy dosyć dokładnie śledzą grę Jacka Góralskiego w reprezentacji. I mnie w ogóle takie
dyskusje o tym, że Góralski zaskoczył w meczu z Bośnią, to mnie śmieszyły, no bo przecież kto pamięta mecz, chociażby pierwszy, kto pamięta końcówkę eliminacji do turnieju rangi Mistrzostw Europy, to wie, że Góralski jest zawodnikiem nie tylko odbierającym piłkę, ale rozgrywającym. Po drugie, no dzisiaj ta przewaga Góralskiego przy takiej, a nie innej konstrukcji środka pola polega na jego mobilności, na ruchliwości, że on jednak jest, ma ten dynamit, ale też cały czas jest zawodnikiem będącym w ruchu. Miało nie być o reprezentacji. Dobra, koniec kończymy. Reprezentacji, ale będzie o ostrej grze. Zaczniemy od bardzo kolorowej soboty. To była piękna sobota, nie zapomnę jej nigdy. W zasadzie ja cała również byłem Europa. Bardzo zdziwiony, że ty, człowiek, który spędził tyle lat we Francji, no, nie pojawił się na imprezie French Touch w Teatrze Wielkim. Ty byłeś podobno w Teatrze Wielkim. Tak, ja byłem. Przyjechała między innymi ZAS zaśpiewać. Także jestem bardzo zdziwiony. Następnym razem, jak to mówi młodzież, skołuję ci zaproszenie. Muszę ci powiedzieć, że jako miłośnik muzyki wyjątkowo nie lubię ZAZy. Przepraszam. To tylko tyle. Ale to była bardzo kolorowa sobota, dlatego że niemal wszystkie najsilniejsze drużyny Europy właśnie w tę sobotę grały, bo Liga Mistrzów, bo za sekundkę we wtorek i w środę mamy już pierwszą kolejkę Champions League, o której też sobie powiemy w trakcie tej misji futbol i nie było możliwości, żeby wszystko obejrzeć sobie od A do Z. No nie było takiej możliwości. Czasami trzeba było mieć zezować prawa noga za lewe ucho. Bobo Podoliński, bo już mu zrobiłem listę. Nie, kapitalna lista na niedzielny wieczór. Do drugiej nad ranem siedział. Już jesteś bardzo dobrze przygotowany. Żeby nie było, to dzięki. Jesteś ulubieńcem pani Podoliński od momentu wysłania tego SMS-a. Pozdrów ją. Ostra gra w meczu Liverpoolu, Evertonu z Liverpoolem, bo od tego się zaczęło 13:30, jeżeli już jesteśmy przy ostrej grze. Schodzi z boiska Van Dijk, bardzo długa kontuzja, która też na pewno to jest ten moment, kiedy Jordan Pickford wchodzi mu w nogi przy spalonym. Zacznijmy od tego, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja. Jak powinien zareagować sędzia, a czego nie zrobił? I od razu ja nie chcę niczego sugerować. To był naprawdę, nie dlatego o tym mówię, że jestem kibicem Liverpoolu, tylko po prostu to był pierwszy mecz, ważny mecz. A jestem. No niemniej patrząc obiektywnie na całą sytuację, co sądzicie o tym momencie? Pan Olo, pan Robert? Ja? Proszę. No straszna rzecz. Mnie boli do tej pory, czy na tej powtórce. To w ogóle niesamowite, że on zszedł o własnych siłach. Niewiarygodne. Naprawdę mógł tam zrobić mu dużą krzywdę. Wiem, że był spalony, ale no zachowanie jest straszne. Do tej pory czuję, ja kolano współczuję, współczując piłkarzowi. No, dla mnie niewytłumaczalne tak do końca. Wiesz, jest to też duży problem, trzeba powiedzieć, dla reprezentacji Holandii. To jest ten moment ze spalonym, bo tego wysunięcia, lekko wysunięty. Tam stopa była jeszcze przy czerwonej linii. Tak, to by była czerwona kartka, rzut karny. Zostało tylko spalony i sędzia nie zareagował, nie każąc Pickforda, co jest jakimś ewidentnym, grubym błędem arbitra. No w ogóle trzeba powiedzieć, to jest taki mecz niesamowitych, niewidocznych linii spalonego, które jednak miały no, nieprawdopodobny wpływ na ten mecz, na jego losy. Tak. Bo potem mamy minutę. No nie powiem, że na zdrowie zawodnika, no bo gdzieś ta reakcja Pickforda już była jakby wcześniej w nim. Ja nie powiem, że była zaplanowana. Poszedł bramkarz, chciał zaasekurować, wszedł ewidentnie faul w nogi Van Dijka. No, duży problem ma po pierwsze Liverpool, duży problem ma reprezentacja Holandii. My Van Dijka oczywiście nie zobaczymy w najbliższym meczu z Polską. Natomiast no, ja sądzę, że to jest poważniejszy problem, bo jeśli mówimy o Holandii, której nie było na dużych turniejach w ostatnim czasie, a jest to Holandia, która ma bardzo ciekawe pokolenie, która gdzieś no, przeszła rekonstrukcję, rehabilitację, reaktywację, to jednak umówmy się, to miał być ten szef defensywy. Ja wiem, że mają De Ligta, że mają De Vrija, że mają innych zawodników, ale myślisz obrona Holandii, mówisz Van Dijk. Z całą sympatią dla siły ofensywnej, a dla mnie absolutnie. Pierwsze skojarzenie z Holandią to jest Van Dijk, to jest solidność, to jest jakość. Bez względu na to, że to jest piłkarz, który funkcjonuje jako ten lider defensywy, to jest dla mnie centralna postać tego zespołu. I nie wiem, czy to nie za mocno, ale najważniejszy zawodnik reprezentacji Holandii, dla mnie przynajmniej. On mówi, że już jest gotowy do rehabilitacji. Spodziewacie się, że on zdąży? Na euro? Chyba nie wiemy, jaka jest. Na co? Na mecz z Polską nie zdąży. Nie, na euro? Na euro. Tylko mówimy. No, przykład Arka Milika pokazuje, że może zdążyć, tylko pytanie w jakiej formie. Nie, no w ogóle
To było niezwykłe, że, no bo ta noga się wygięła w sposób straszny, a on zszedł mimo wszystko z boiska o własnych siłach. On normalnie widać było, że jest zmartwiony, wiedział, że coś się wydarzyło, ale szedł. Ale zobacz, jakie to są czasami też, no nie powiem, że przypadki, tylko czasami ułamek sekundy, milimetr, pół centymetra. No, przypomnij sobie starcie z tego meczu, wejście Richarlisona chyba na nogi Thiago Alcantara. Straszne wejście. No to tak samo się mogło to skończyć. Mm-hmm. Tak, to prawda. Sytuacja ze spalonym przy 2-2. To jest jak jak wy to ocenicie? Moim zdaniem VAR zabija futbol. No, panowie, no zobaczcie jeszcze jak stoi Mane. On stoi tyłem do bramki. On robi ruch. Ja nie wytłumaczę takich sytuacji. To jest właśnie ten moment z końcówki spotkania, kiedy zostało to potraktowane za spalonego piłkarza. Najlepsze były te linie przerywane. 20, wiesz, analiz. No tak, analiza poklatkowa. Futbol robi się grą dla geodetów teraz. Łakować będzie futbol dla geodetów. Facet z cyrklem będzie biegał. Ale słuchaj, wiesz co, Robert, ale chciałbym się zapytać dwa słowa o Everton, bo to jest jednak drużyna, której nie wolno niedocenić, bo Calvert-Lewin, który ma takiego skoka jak Cristiano Ronaldo. Albo jak Kalu Ucze, mówił Franek. Albo jak Kalu Ucze, tak, to tylko tacy piłkarze się zdarzali w Europie. I Carlo Ancelotti, który odbudował Everton, stawiając w środku pola na zupełnie nowych ludzi, nie Anglików, to też jest ta charakterystyczne. I James Rodriguez, człowiek, którego, no, szczerze mówiąc, myślałem, że w takiej lidze jak angielska może mieć kłopoty ze swoimi... Swoją charakterystyką, tak, swoim profilem. Gry. Ale tutaj duży udział Jamesa Rodriguez'a w jakości gry Evertonu, tak. Ogromny i przyjemnie, że się odnajduje. Ale wiesz co, ta konstrukcja środka pola i w ogóle tego napływu obcokrajowców, najlepsza, najbogatsza liga świata. Tam będziemy mieli po prostu najlepszych piłkarzy. A co do Jamesa, no widać, że jeżeli ktoś potrafi grać w piłkę, radzi sobie z nią, a tam jest deficyt czasu i przestrzeni ogromny. Tam naprawdę dzieje się bardzo dużo, bardzo szybko. To mu tylko pomaga. Nie szuka sytuacji, w których mógłby mieć problemy. Bardzo dobrze radzi sobie, szukając wolnych przestrzeni. Także ogromna wartość dodana do Evertonu i no, świetny mecz. We Lidze Włoskiej w sobotę wyróżniło nam się spotkanie Atalanty. W ogóle z tego meczu też jakieś kosmiczne. I to uderzenie Mane i Salah. Salah z pierwszej Salah filmu. Niesamowite. Niesamowite. Słuchajcie, Atalanta grała z Napoli, została rozbita poważnie. To tak grającej w defensywie Atalanty w pierwszej połowie to pewnie nie pamiętają najstarsi górale z Bergamo. Takich zachowań obrońców. Ja takiej Atalanty obrońców nie widziałem bardzo dawno. Niesamowite. Zresztą chyba Palomino, pierwsza ofiara, tak? Zmiana w 45? Tak. Dobrze pamiętam. Już wszystkie identyczne. Strata zjazdy. Bardzo wysoko Atalanta przy swoim wysokim pressingu. Ale zobaczcie, tak naprawdę to pierwszą sytuację w tym meczu stworzyła Atalanta. Strzał minimalnie niecelny Papu Gomeza. Jedyny piłkarz, który tak naprawdę nie odstawał. Tak. Jedyny piłkarz. A potem się nie zgadza nic. Ani bronienie w bocznym sektorze boiska, ani asekuracja, ani gdzieś to wyjście na wyprzedzenie. Totalny jakiś chaos w środkowej strefie. No i przejdziemy płynnie pewnie do Górnika, ale... Tak, ale to tutaj jest widzę podobieństwo. Jeśli to jest komplement dla Zabrza, to widzę podobieństwo do Atalanty. Niestety z przegranego spotkania, bo Łukasz, jakość gry defensywnej rzeczywiście średnia. Natomiast to, co bardzo... No nie wiem, czy martwi, bo to już nie ma chyba powodu do zmartwienia, no to jest właśnie to, że Osimhen jest piłkarzem nieprawdopodobnie wybieganym, bo jest wszędzie. Gdybyśmy zrobili jego hitmapę czy kontakty z piłką, tak teraz popularne w tych latach, no to wyszłoby, że jest te piegi by... Jeszcze mu noga ujechała przy bramce. Tak, no i to jest facet, którego kupiono za duże pieniądze. Jeden z większych transferów w ogóle ostatnich miesięcy, tych bardzo dziwnych miesięcy w Europie. No, no mając takiego Osimhena, szczerze mówiąc, nie widzę dzisiaj kibica Napoli, który by żałował, że mu brakuje Arkadiusza Milika. I tyle. Z drugiej strony Arka też dużo pieniądze wydane, 30 milionów. Ale tutaj 80, tak? Tak, ale patrzcie, te 30 milionów i w zasadzie sezon jest no, niezgłoszony piłkarz. No i chyba tutaj nic nowego nie powiem. No, czekamy na zimę po prostu. Chyba miejmy nadzieję, że Arek wie, co robił. No, jedyny, który czeka na zimę. Tak, ale wiecie co? W tej całej sprawie jednak widać, kto tam jest. Tam jest bossem, to znaczy mówię o De Laurentiisie. No bo jednak trzeba powiedzieć, że coś z tym Markiem Milikiem Gennaro Gattuso przeżył. Mam takie wrażenie, że też nastąpiło takie totalne odcięcie trenera od Milika. On już nie chce dyskutować o Miliku, już nie chce walczyć o Milika. Już widzieliśmy też zachowanie Osimhena po bramce, który
sprintem biegnie do trenera. Jest, zawsze wiedzą, gdzie pomiesz. Jest miś Gattuso. Czasem do trybu, czasem do prezesa, czasem do trenera. No, ale jest miś Gattuso i Osimena i naprawdę szkoda tego. Fajnie by było zrobić hitmapę, gdzie biegną po strzeleniu bramki. Ale a propos... Musisz to opatentować. Zrobimy to. A propos tego napastnika, no dla mnie ten mecz to jest taki, którym on gra z plecakiem. On brał sobie stopera na plecy, dobiegał drugi, brał go pod pachę, utrzymywał się przy piłce, wiązał dwóch, trzech piłkarzy Atalanty, a tej przestrzeni za plecami stoperów było niesamowicie dużo. Atalanta troszkę zginęła od własnej broni, ale tak słabo jakościowo, indywidualnie grającej Atalanty z tyłu, no ja nie pamiętam, a dość uważnie śledzę Ligę Włoską. To prawda, na pewno. Wrócił i Liciś przestali bronić. No. Przesunięty ciężar. Wrócimy jeszcze do Anglii, za sekundkę też o Lidze Polskiej, ale dwa słowa z kolei o Sobocie i o Lidze Hiszpańskiej. Nie o Walku Sobocie. W sobotę Liga Hiszpańska miała swoje trzy spotkania, które no, dosyć postawiły poważny znak zapytania nad tym, gdzie my mamy El Clasico i prawdziwe mecze kolejki za tydzień. Przegrywa Real z Cadiz, przegrywa Barcelona, grając w sposób przewidywalny, nudny, nieciekawy i Griezmann dalej pod formą, a Atletico ze swoim asem atutowym Suarezem już trzy bramki w tym sezonie wygrywa sobie miło, sympatycznie i spokojnie. Ja wiem, że może jest za wcześnie na tego typu pytania, ale może to jest jakaś... Albo bardzo za wcześnie, że to jest. Ale w zasadzie nie powinienem zadawać. Ale zadam. Sam się zastanowiłem. Ale może jednak dojdzie do pierwszej od 2014 roku jakiejś zmiany. Jakiejś zmiany na czele. Ja zostawię gościom gigantów, a zajmę się tym trzecim spotkaniem, które wywołałeś, bo oglądałem ten mecz. To nie jest tak, że Atletico wygrało to spotkanie łatwo. Jeśli mówimy o rywalizacji Celty z Atletico, tak naprawdę 7-8 sytuacji do zdobycia bramki tworzy Celta. Mm-hmm. I widzę bardzo dobry mecz Oblaka. I widzę problem Atletico. Po pierwsze, przestaje fragmenta gry dla rywala. Po drugie, jest duży problem z piłkami za plecy. Po trzecie, duży jest też kłopot z grą na lewej stronie defensywy. Mówimy o chłopaku, który dogrywa przepięknie przy pierwszym trafieniu Luisa Suareza, natomiast no, potem jednak ma dużo problemów i tak naprawdę no, to mecz jest dopiero zamknięty w doliczonym czasie gry, kiedy są rezerwowi. Manu Sanchez, jego pierwsze minuty. Tak, Manu Sanchez no, miał z jednej strony fajny mecz, bo zaliczył asystę, z tak, drugiej strony jednak dużo problemów w defensywie. I wracając jakby do zamknięcia tego meczu, to są rezerwowi. Niesamowitym zagraniem popisuje się Jean Felice. trafia w poprzeczkę i potem jest gol zdobyty przez Carrasco. Natomiast powiem tak, jeśli w defensywie Atletico Madryt zagra w środę tak jak w Vigo, to dostaną trójkę w Monachium. To dostaną trójkę i... No to jest hit z pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. I wyjadą z plecakiem bramek. No, bo jednak pan Robert i jego koledzy są w troszeczkę innym miejscu w europejskiej piłce i wydaje mi się, że jednak dużo pracy cały czas przed Diego Simeone. Żeby było ciekawiej, to Celta miała dłużej piłkę. To Celta kreowała sytuację. Więcej strzałów celnych. Także ja bym tutaj Atletico, mimo zwycięstwa, nie wiem, czy bardziej nie przesunąłby w stronę Realu i Barcelony, bo ten mecz na kolana w wykonaniu Atletico na pewno nie rzucał. Nie. Dla mnie to Celta była zespołem, który starał się mieć kontrolę nad tym widowiskiem. Ale Clasico to będzie starcie dwóch rannych. Dzisiaj też trzeba powiedzieć, że już się w marce, w Asie ukazują artykuły o tej pogadance Zidana z zawodnikami. Przede wszystkim zarzucił im brak zaangażowania, brak intensywności. Wsparli trenera Zidana w tej argumentacji i Toni Kroos, i Luka Modric, a więc ci bardzo doświadczeni piłkarze. No, także widać, że to będą takie napięte godziny i myślę, że będzie iskrzyć na tych najbliższych sesjach treningowych przed rywalizacją z Barceloną. Real grał bardzo słabo. Część wspólna tych obu spotkań to jest tylko jeden celny strzał na bramkę i Barcelony i Realu. Posiadanie piłki bardzo podobne, to jest około 70% do 30%, więc to posiadanie, z którego praktycznie nie wynikało nic. Więcej strzałów rywali, więcej strzałów celnych i no taka... Bida z nędzą troszeczkę, że powiem tak kolokwialnie po podlasku.
Przeniesiemy się na sekundę na nasze boiska, na sobotnie mecze. Tutaj mieliśmy takie dwa hity. Jeden w Zabrzu, gdzie grał Górnik. Ale zobacz, Kuman zamiast zacząć naprawianie świata od siebie, to cały czas... Kto taki? Kuman. Cały czas dyskutuje o tym, że on musi mieć Depaya. A to już się stało, już koniec. Już Depay dla Lyonu strzela bramki. No, ale już mówi o zimie i odsuwa tę dyskusję o tym, co pokazują na boisku. W zimie to już może być różnie samej Barcelonie. On też czeka na zimę. Tak, kolejny. Się z dwóch, którzy czekają. W naszej Ekstraklasie dwa ciekawe mecze w sobotę. To była Jagiellonia Lech i Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Raków, który pokazał, jak prostymi środkami obnażyć braki w ataku tak naprawdę na zawodników w środku pola i na tę wysoko ustawioną defensywę, bo to były te rzeczy, które wraziły bardzo w grze Górnika Zabrze, o którym to my meczu mówiliśmy, że tak przed momentem, że tak bardzo podobnie? Atalanta, no właśnie, taka tu jeszcze Atalanta. Chyba było bardziej tak widoczne. No ja to odbieram jako starcie trenerów, no i tutaj 1-0 dla Marka Papszuna, bo wymyślił bardzo proste środki, przeanalizował Górnik. No w czym jest Górnik na najgroźniejszy w wysokim pressingu? No to, co zrobił Raków, to nas nie interesuje posiadanie piłki, my się nie bawimy w rozegranie. Górnik stoi wysoko, no to my kopiemy i cały czas im za plecy, przecież tam było chyba... Ale trafiłeś, Łukasz, w sedno. Górnik stoi wysoko. Górnik nawet po tym, jak środkowy pomocnik minął pressing i był przodem do kierunku ataku, to ta linia obrony wcale nie łapała głębi, tylko dalej czekali, aż dostaną piłkę za plecy. Jakby to był strzał startera na 100 metrów, ścigajcie się teraz. No. Na przykład Górnik z Legią też grał tak samo. No, tak samo. Tam było 21 piłkarzy na połowie, tak jak Górnik ustawił się na połowie boiska. Wiesz co, tylko z Legią po stracie oni jednak łapali troszkę głębie. Tu mam wrażenie, że tutaj była tylko jazda sygnalizacja bez trzymanki. Do Ligi Włoskiej miał być Forigioco, ale sędzia nie odgwizdał. Bardzo, bardzo dynamiczny Raków, zgadzam się w 100%. I patrzcie, kto, jak analizując te bramki, to tak, pierwszą zaczął bramkarz Kuba Szumski, daleki wykop, drugą Maciek Wilusz i trzecią bodaj Piątkowski, czyli to były najprostsze środki. Tak. Kopiemy za plecy, tam chyba było sześć razy wychodził w pierwszej połowie Raków na sam, czy taką sytuację. Żeby nie było, że Raków gra prostą piłkę. Raków w momencie, kiedy piłkę posiadał, chciał kontrolować mecz, zamknął się na własnej połowie, nie pozwolił Górnikowi stworzyć żadnej sytuacji klarownej do zdobycia bramki. Chyba był mecz zamknięty po tej trzeciej bramce. To jest koniec. Tak. Zdziwiłem się nawet, że Raków po wejściu Malinowskiego nie był w stanie nawet stworzyć sobie kilku kontrataków, ale przy 3-0 rozgrzeszam absolutnie. Świetny mecz Patryka Kuna. Dla mnie to był zawodnik, a pierwszej połowy lewa strona w ogóle z Lopezem świetnie funkcjonowała w wykonaniu Rakowa. A do tego mówimy, tęsknimy za takim profilowaniem zawodników i pozyskiwaniem podobnych. Nie ma Cebuli, ściągnięty Hiszpan, no dla mnie identyczny. Identyczny takiego piłkarza Marek Papszun w środku pola potrzebuje. Tak wygląda konstrukcja tego zespołu. Co jeszcze dla mnie Raków odróżniało od Górnika, to naprawdę świetnie biegający stoperzy. Tam nie miał nikt problemu z dogonieniem swojego ofensywnego gracza. Czy to był Petraszek, czy którykolwiek inny. Naprawdę świetnie wyglądają fizycznie. Czy Piątkowski. Piątkowski miał chyba taki wyścig z Jimenezem. No Wilusz chyba też najlepszy mecz. Ręczny, opuszczony i poszło. Świetnie Raków wygląda fizycznie. Natomiast wiecie co, ja się zastanawiam, Górnik teraz, czy on zmieni to, bo chyba byłoby szkoda dla Ligi, że jest to charakterystyczne dla Górnika, nie? Że mało mamy takich zespołów, o których wiemy jak zagrają. Górnik grał najryzykowniej w tej lidze i mam nadzieję, że... No nie było Koja też. To też jest facet, który potrafi zaprosić do siebie swoich obrońców, nie będzie ustawiał się na połowie boiska. On tym fajnie dyryguje. Tego trenerowi Broszowi zabrakło, ale absolutnie dla mnie nowy, fajny, nowy znak po stronie Górnika. No właśnie dobrze by było, żebyśmy mieli w lidze jak najwięcej takich zespołów, takich charakterystycznych, no i to, co mówił Robert, że dwóch młodzieżowców, bo i ta popularna Wędka przydarzyła się Kubicy, w 37 minucie zszedł i Paluszek na środku obrony w 46. No Górnik chyba nie ma co kryć, też króciutka taka uderka i jak wypadł Koj, wcześniej odszedł Bochniewicz, no to już jest problem. Ja bym chciał zwrócić uwagę na Tijanicza, bo on od początku sezonu pokazuje, że jest, to nie jest jakiś przypadkowy spad ani szrot. Ja zwracam jakby w kontekście reprezentacyjnym cały czas 7 meczów, patrzcie, 4 cały czas uwagę na dwóch następnych stoperów. Mówię o stoperach młodzieżówki, bo wiemy jednak, jakie tam są zmiany, jakie tam były rotacje. Wczoraj widziałem, że znowu Kiwior u boku Minarika, kapitana w rywalizacji Żyliny z Trnawą. Piątkowski, on popełnił kilka błędów z Bułgarią, natomiast no, to jest chłopak z dużym potencjałem. To jest chłopak, który nie boi się grać. To jest chłopak, który gra odważnie. To jest wreszcie chłopak, który potrafi zagrać w tygodniu w ustawieniu czwórką w defensywie, a potem nie ma problemu, żeby kilkadziesiąt godzin później grać, niesamowite, grać na trzech stoperów. I tak jak tutaj rozmawialiśmy w tym studiu, propozycje z Belgii, propozycje z Włoch,
Ja myślę, że to jest kwestia czasu i tamte 3-4 miliony euro na pewno zakręcą się dla Rakowa Częstochowa za tego chłopaka, bo nie traci odwagi, ma spokój. Oczywiście, no jak to w młodym wieku, czasami przydarzy się jakiś błąd, ale tak zgodzicie się, że chłopak tak wyskoczył? Jest kilku w Rakowie, których mamy w ten sposób budowany, prawda? Ale on dla mnie rzeczywiście to był... Ale przede wszystkim to niezależnie od wyniku. To jest pochwała długoterminowego myślenia, długofalowej strategii. Oczywiście gdzieś tam cały czas coś wymyślają i Marcin Brosz, i Marek Papszun. Natomiast to też trenerzy, którzy mają taki komfort, zaufanie od właścicieli, od prezesów, to pokazują, że cały czas jednak... Te zespoły swoje można poprawiać. Swoją drogą. Jesteśmy w stanie pokazać jeszcze kilka klubów, które w ten sposób funkcjonują, jak Raków, który ciągle się wspina, Górnik, który jest stabilny, gdzie jeszcze trenerzy mają takie wsparcie i mimo pewnych zawirów. Tak. No wiesz co? A szukamy często za granicą. Krakowie. Spójrzmy na Raków. Oczywiście. W pewnym sensie tak. I fajnie. Krakowi ufa sobie prezes. I wiceprezes. Panowie, najważniejsze ogniwa, jeżeli mają do siebie zaufanie, to świetnie. Oczywiście. Świetne słowa Marka Papszuna. On będzie w pełni usatysfakcjonowany, kiedy facet, który ma stworzyć Akademię Rakowa, która jest bardzo mocno finansowana, Marek Śledź, dostarczy mu zawodników do pierwszego składu. Tutaj chciałbym powiedzieć słowa wywiadu Marka Papszuna. Wtedy powie, że może ten projekt Rakowa już jest na dobrej drodze. To widać, że jeszcze nie czytałeś dzisiejszego przeglądu sportowego, bo dzisiaj jest wywiad Łukasza z Łukaszem. Łukasza właśnie z Markiem Śledziem i to jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca rozmowa. Zapraszam was wszystkich, żebyście to sobie przeczytali. Między innymi on tam podkreśla, że ma jednak zastrzeżenia i ma nadzieję, że nie zostanie zwolniony. No tak łagodnie powiedziane. Jak to Marek Śledź, nie gryzie się nigdy w język i mówi, dla niego to jest nielogiczne, że on tam pracuje w akademii, pracuje z ludźmi, a tymczasem są sprowadzani młodzi ludzie bezpośrednio do jedynki, do zespołu, że nie przechodzą przez ten... No jakby tak, że Marek Śledź zapewne chciałby otworzyć tę drogę Lecha, czyli wpuszczamy wychowanków pojedynczo, a później tą ławą. Natomiast Marek Śledź, no tutaj mówi o współpracy z Markiem Papszuna, że to są dwie teraz spolaryzowane strony, tak powiemy. No, no ale chwali Papszuna bardzo. To jest w ogóle bardzo ciekawa rozmowa. Nie będziemy jej opowiadali, znajdźcie Łukasz, sobie. Jak ty w ogóle widzisz tę relację i ten mecz ping-ponga między Markiem Śledziem a Piotrem Rutkowskim? No już chyba czas zakończyć ten mecz, bo teraz się zaczął mecz Marek Śledź, Marek Papszun. Ale to taki meczyk. Czyli koniec Gruba Waldner teraz. Nie, słuchajcie, tam odbijają. Marek Śledź doprecyzował, że jakby tak szybciutko, że chodziło o to, że Marek Śledź powiedział, że po roczniku 2002 Kamiński nie będzie piłkarzem. Marek Śledź doprecyzowuje, że nie będzie systematycznie wprowadzany taki ławą, że będzie jedna, dwie perełki, ale nie. Natomiast słuchajcie, w Rakowie ja uważam, że tu się zderzyły dwie mocne osobowości. Marek Śledź, Marek Papszun i no i gdzieś tam z góry musi Michał Świerczewski chyba wkroczyć. Nie, tutaj... no to ja myślę, że po prostu trzeba nad tym panować, bo oni są, to są fachowcy naprawdę w swoim. No tak, ale ta akademia jeszcze nie jest taka, żeby rzucała na kolana tak, ale on też Polskę, to mówi. Więc on też Marek, to mówi Marek Śledź. Znałem kilka dobrych duetów, Marek i Wacek, Marek i Marcin. Zobaczymy jak Marek, Marek i Marek. Zostawmy Rakowa, pomówmy dalej, Jagiellonia Białystok wygrywa. Dobry mecz Tarasa Romańczuka, chyba już byłego reprezentanta Polski, chociaż kto to wie. Nie, no na pewno byłego. Myślisz, że już na pewno byłego. No przy takiej konkurencji w reprezentacji, o której dzisiaj nie mówimy, to pewnie byłego. Jagiellonia wygrywa z Lechem. Lech stracił 9. bramkę, potem jeszcze stracił 10., ale to była 9. bramka stracona po stałym trakcie gry. To jest nie do wiary. Czy bronią strefą, czy bronią indywidualnie przy rzutach rożnych? To nie bronią. To nie bronią. To nie bronią. No, trzeba powiedzieć, że Bogdan Zając zdejmuje kolejny skalp. Już zdjęte są te skalpy z podium, bo wygrał przy Łazienkowskiej z Wukowiczem. Wygrywa teraz z Lechem Żurawia. Też pamiętajmy, że potrafił wygrać w Gliwicach z drużyną, która przecież stanęła na najniższym stopniu podium. Może to nie jest jakiś wielki wyczyn w tym sezonie ogrywać zespół Waldemara Fornalika po tych wielkich zmianach, ale fakt jest taki, że może sobie to zapisać Zając. Ja dzisiaj tak gdzieś na łamach przeglądu sportowego, doceniając to wszystko, co zrobił Lech dla polskiej piłki w ostatnich miesiącach, zwróciłem się z takim apelem do młodzieży. Bo dzisiaj myślę, że... Tak, bo to dla mnie szczerze w meczach z Serbią i z Bułgarią było widać to natężenie meczów dla Puchacza
i Kamińskiego, to byli inni piłkarze, głównie Kamiński. Tymek to jeszcze pojechał w tym drugim meczu z Bułgarią. Z wątroby na charakterze, nawet jak już brakowało sił, to widać było, że po prostu chce coś zrobić dla siebie, dla kraju, dla tej drużyny. Natomiast dzisiaj cały czas drogowskazem dla tych chłopaków, wiem, że jest, ale też w takim podejściu do spotkań musi być Lewandowski. Bo Lewandowski od dzisiaj pewnie myśli o Atletico Madryt, ale w sobotę to pojechał do Bielefeldu i swoje zrobił. I ja wiem, że awans do fazy grupowej, ja wiem, że gwiezdny czas w reprezentacji, Moder, fantastyczne wejście, transfer, chłopaki grają w młodzieżówce, mnóstwo zapytań o tych zawodników Lecha Poznań. Natomiast no, trzeba iść cały czas krok po kroku, z meczu na mecz, z treningu na trening i zanim się zacznie myśleć o tej Benfice, a to może być naprawdę trudny wieczór dla Lecha Poznań po tym, co wczoraj zobaczyłem w rywalizacji Rio Ave Benfica. To wrócimy może być sobie bardzo do tego. Wiesz, wieczór. Będziemy mieli dzisiaj rozmowę w trakcie jeszcze misji futbol. Nie wiem, pewnie już w dogrywce z Tymkiem Puchaczem właśnie. Mhm. Rozmawiał z nim Adam Sławiński. To będzie, poświęcimy kilka minut tylko temu nadchodzącemu spotkaniu z Benficą, bo Lech ma dużo więcej problemów. Mówię tylko o tym, że w piłce się szybko wszystko zmienia. Że pół roku temu patrzyłeś na tych chłopaków jako na powiew świeżości. Dzisiaj to są reprezentanci, dzisiaj kibic Lecha i kibic polskiej piłki oczekuje od każdego z tych młodych zawodników, ale już z odpowiednią pozycją w polskim futbolu, no, że będą po prostu mieli wielki wpływ na grę i na wynik w każdym meczu. Nie tylko wtedy, kiedy jest noc, kiedy jest wieczór, kiedy patrzy Europa. Jeszcze wrócimy do Włoch i jeszcze zasłuchałeś się, Robert. Zlatan. Kiedy Zlatan mówi, że jest jak Benjamin Button, to tak jest, a nie tylko tak mówi. Zlatan Ibrahimović znowu strzelił dwie bramki. Milan ma nieprawdopodobny start. W całe 2020 rok to jest rok Milanu. La Gazzetta dello Sport poświęciła w dniu, to jest niesamowite, w dniu meczu La Gazzetta poświęciła spotkaniu Derbą Mediolanu 17 pierwszych stron. No, Włosi fascynują się futbolem, ale 17 stron na temat tego jednego meczu. To był temat, jak wiemy, we włoskiej prasie te derby nawet dwa tygodnie nie interesowali się meczami reprezentacji Włoch, między innymi przeciwko Polakom, tylko już głównie pisali o derbach Mediolanu. Wygrywa Milan z Interem. Świetna pierwsza połowa i słaba druga połowa. Tak to mniej więcej wyglądało. Kto ma ochotę? Człowiek, który w ciągu kilku dni najpierw pokonał COVID, a potem Inter Mediolan i straszył ten COVID w swoich mediach społecznościowych. Natomiast ja zawsze byłem fanem tego zawodnika. Ale to, co on robi w wieku 39 lat, to jest niewyobrażalne. I teraz zobaczmy, jak on zdobywa te gole. Po pierwsze, trzeba by zacząć od jego zachowania przy rzucie karnym podyktowanym przez sędziego, gdzie z premedytacją zachowuje gdzieś to panowanie nad piłką na dwa tempa, staje w miejscu po to, żeby gdzieś rozpędzony Brozović już w niego wpadł i spowodował upadek. Sędzia dyktuje rzut karny. Nawet jak broni Handanović, to zobaczcie, jaka jest po pierwsze reakcja, a po drugie, no nie ma co ukrywać, jaka to jest technika. On kończy to lewą nogą, dobitka od razu bez przyjęcia, piłka w sieci. Druga sytuacja, gdzie chyba D'Ambrosio ogrywa jak dzieciaka, Leao po swojej lewej stronie, bardzo dobre dośrodkowanie i znowu bardzo trudna piłka, bo to jest tylko teoretycznie łatwe. To jest piłka, gdzie ona dostaje, odbija się kozłem lekkim od ziemi i on ją idealnie wewnętrznym prawą nogą nakrywa. Czyli no, wszystko znowu trzeba zacząć od techniki podania, no, techniki uderzenia. Chyba nie miałeś wątpliwości, że Zlatan to umie. No, ale nie, no, ale wiesz, no, lewa, prawa, no wiesz. No, nie stanowi, jak chodzi przede wszystkim o jedną rzecz, żebym się raczej spodziewał, że już może brakować tchu i błąd techniczny będzie. Ale nie, będzie wynikał z niedobiegnięcia. Przypomnij sobie, jak miałeś 39, też była ochota na pierwsze. Nie, ale tak. Mapę Zlatana z kolei, no to on już tak się nie porusza. No, słuchajcie, ale tak jak Mati mówi, no to po to masz takiego Zlatana, żeby
generalnie stał tam, gdzie trzeba. To jest jakość. To jest facet, na którym skupia się cała uwaga rywala. Z drugiej strony mieliśmy Lukaku i tu trzeba podkreślić bardzo fajna bramka Interu. Lukaku utrzymał się przy piłce z prawej strony, zmienił stronę ataku i zamknął akcję swoją. Natomiast no to, co robił z Ratą przy tym kontrataku... On niestety po prostu wszystkie moje teorie zakopuje. Ja zawsze mówię, jaka była? Bo ja zawsze mówię, że sport zawodowy nie jest dla starych ludzi. I przychodzi za piątka, tak, który jest 15 lat młodszy. Tak. I ten Milan jest odmieniony. Ale wiecie co, to jest fajne we włoskiej piłce, że tam nie ma, że czy młody, czy stary, to jest liga, w której... To jest Milan Lab. Tak jest, ale tak to wygląda, prawda? Ten wiek brzydko to nazwę, używalności piłkarzy bardzo się wydłuża i to jest... Zwłaszcza to jest napastników fajne we Włoszech, bo tam... Tu, nie wiem, czy mogę to podciągnąć pod zdrowy tryb życia Zlatana, ale wygląda imponująco. Zresztą nie tylko on, spora grupa starszych, doświadczonych piłkarzy, zresztą Chiellini, Bonucci, Acerbi chociażby. Doświadczeni, ale świetnie biegający, naprawdę dobrze prezentują. A przy okazji, w tych czasach, jakie mamy, wygląda na to, że to jeszcze trochę potrwa, Zlatan Ibrahimowicz, jak powiedziałeś, dopiero co wygrał walkę z COVID-em i okazuje się, że nie miało to kompletnie żadnego wpływu na jego, te zakażenie nie ma żadnego wpływu na jego wydolność, na jego pracę potem na boisku. Tego nie wiemy. To też jest dobrym sygnałem dla nas wszystkich, że tego można... Tego nie wiem, rozmawiałem ostatnio z kilkoma lekarzami i... oni mają zamiar przeprowadzić bardzo szczegółowe badania na piłkarzach, którzy przeszli COVID, ponieważ muszę wam powiedzieć, że jestem w częstym kontakcie z doktorem Hyckim, który jest genetykiem, który robi jakby mnóstwo grantów naukowych na różnych uniwersytetach na świecie i dostaje regularnie jakby no te obrazy chociażby płuc tych, którzy zmarli na koronawirusa, więc mi mówi sito. Tak, tak są jednak zdegradowane płuca. Tak, i myślę, że to też dotyczy ludzi, którzy po prostu to przeszli, którzy sobie z tą chorobą poradzili. Jestem bardzo na przykład ciekawy takich badań chociażby Bartka Bereszyńskiego, jak to wyglądało przed, jak to wygląda w tej chwili. Czy gdzieś ten wirus jakby pozostawił znaczący wpływ na jego zdrowie. Chcę ci powiedzieć, że o, tutaj mam czekan, który dostaliśmy po ostatnim Hate Parku, a tak naprawdę już po moim pierwszym razie, który nagrałem i na premierę, którego zapraszam w sobotę z Andrzejem Bargielem. Andrzej, no chłopo nieprawda. Czemu nie mówisz Jędrkiem po górowsku? Jędrkiem. Znam się Jędrek, super chłopak i człowiek koń, jeśli chodzi o wydolność, który też przeszedł COVID, który... No, słuchajcie, facet, który potrafi biegać pod górkę na wysokości 6600 metrów, czy w okolicach 7000. Mówi, że jakby jego wydolność się specjalnie nie zmieniła. Tak to czuję. Oczywiście nie jest w tym etapie przygotowania. A trenował w hipoksji, czy nie? Nie pytałem go o to, czy był w tych namiotach. Nie wiem, ale wiesz, on jest cały czas na nie, bo wiesz, że w tej chwili w tym zawodowym sporcie coraz mocniejsze jednak staje się trenowanie w hipoksji. Tak, ja miałem okazję potrenować w tej hipoksji. To powiem ci szczerze, że akurat chyba byłem na 4000 metrów. Jest dziwne wrażenie na początku. Tak. Boli cię głowa, przytyka cię lekko, zawroty, przytyka, no bo no jest jakby zupełnie inna rzeczywistość treningu. Biegał na 6000? Tak. Powiedział mi, że to było jedno z moich pytań. Sprinty, w pierwszym razie powiedział, że do jakiej wysokości biegniesz? Mówi, no to różnie. No, na 7000 tak na płaskim można, ale tak pod górkę to do 6600. Pod górę. Włochy i Anglia, jeżeli już przy tym jesteśmy, bo teraz jeszcze dwa mecze angielskie, zanim twoje Niemcy, to są ligi, gdzie pada nieprawdopodobnie dużo bramek. Zdanie o Crotone, bo obejrzałem obszerny skrót z meczu Crotone Juventus, gdzie oczywiście grało w Juventusie wielu piłkarzy rezerwowych, między innymi między słupkami stał Gianluigi Buffon. I patrzyłem jakby pod kątem naszego Arka Ecy, który gra na lewym wahadle. Tak. Myślę, że to był taki typowy Arek, to znaczy nieprawdopodobna dynamika przy akcji bramkowej dla Crotone, bo to jego fauluje Bonucci, na nim jest rzut karny i widać było tę moc, tę dynamikę Recy, natomiast później jednak no, w tym zachowaniu w defensywie cały czas są powtarzające się błędy i trzeba powiedzieć, że no, dostał znowu piłkę za plecy, skręcił go Chiesa, dograł i w ten sposób Juventus... Chcesz powiedzieć nic nowego? Nic nowego. Asystę miał Walukiewicz w tej kolejce. To był mecz Linettego na Walukiewicza, ale w ogóle w tej kolejce Ligi Włoskiej znowu padło ponad 40 goli. Niebywałe rzeczy. To samo się dzieje w lidze wczoraj angielskiej. Wczoraj wieczorem 7. Wczoraj wieczorem, tak. Łukasz, to samo w lidze angielskiej. Wyobraźcie sobie, to też nie do wiary, że jeszcze od początku sezonu w Premier League nie mieliśmy ani jednego bezbramkowego rezultatu. Wczoraj
Aston Villa, która wygrywa generalnie wszystko od początku sezonu, co też jest niespodzianką samą w sobie, uratowała te bezbramkowe remisy, strzelając znowu gola na 1-0. A to wszystko dzieje się przy de facto pustych trybunach, no tak, tak należy powiedzieć. I jakoś nie potrafię tego sobie pożenić, skąd ten... Może wy macie odpowiedź, dlaczego tak? Ja mam w ogóle wrażenie, że ta piłka trochę się nam otworzyła, bo tak patrzymy na Ligę Mistrzów, na zeszły sezon, to też tych goli było od groma, więc być może tak poszło to po prostu w stronę widowiskowości, bo też... Ale nie jest to łatwo, kiedy masz, wiesz, jednak cię nic takiego nie masz, nie stymuluje dodatkowo. No ale wrócę do wywiadu z Markiem Śledziem, on tam cytował Tibę i Tiba z kolei on zauważył, że jemu się gra łatwiej w Europie Lechowi, bo tam nikt tak nie muruje jak w lidze, tam jest bardziej otwarta. Natomiast skąd się biorą problemy w naszej lidze? No z tego, że tam trzeba tych 9, 10 gdzieś wymanewrować. Natomiast w Europie gra się chyba ciut bardziej otwarcie i ja tutaj po cichu liczę, że nasza liga pójdzie za tym trendem i trochę tam ze dwóch, trzech zawodników wysuną do przodu i nie będą po prostu bronić tą dziesiątką. Ja też chciałem powiedzieć tylko a propos Anglii, którą tutaj wywołałeś, że no myślę, że tak nas troszeczkę zaskoczył wszystkich Helik. Helik, bo my mówimy cały czas Jóźwiak, Derby, prawda, Płacheta, Norwich. Natomiast wrócił po czerwonej kartce do składu Barnsley, grali z liderem, z Bristolem, bramka Helika. Na razie trzeba powiedzieć, że jak nie pauzuje, to pewne miejsce w składzie. I taki transfer niby last minute, taki transfer, który moim zdaniem... W Polsce troszeczkę w stosunku do tych innych transferów. No bo niespecjalnie się też tłumaczył. Nie, tak przyszedł niezauważony, a dzisiaj trzeba powiedzieć, że chłopak no błyskawicznie jednak wywalczył sobie miejsce w składzie. Pan trener chyba tutaj go trenował, także... Nie, ale Michał dla mnie już wcześniej sprawiał wrażenie piłkarza, który jeżeli będzie rozwijał się harmonijnie, może to zbyt szybko, tak jak z twoim pytaniem, ale dla mnie to był w pewnym momencie materiał na stopera reprezentacyjnego. Długa przerwa. Bardzo liczyłem, tak. Michał akurat imponuje. To jest chłopak, który potrafi wyprowadzić piłkę. Tu widzę takie cechy wspólne z Walukiewiczem. Do tego naprawdę nieźle broni. Dobrze czuje się w powietrzu. Bardzo skuteczny przy stałych fragmentach. Ja go pamiętam jeszcze z tych czasów, kiedy zaczynał swoją grę. W ruchu, kiedy był wprowadzany. Dla mnie to był jeden z najbardziej utalentowanych stoperów w tym, którzy pojawili się w Polsce. Można wykluczyć, że sztab reprezentacji pojedzie go zobaczyć i się przyjrzy. No to mówię, te kłopoty Michała ponad rok przerwy. Ale co ciekawe, jeżeli powiedzieć, kto spełnił marzenia, to na pewno Michał Helik, bo on o tej Anglii marzył. On opowiadał, że jak miał tylko wolne gdzieś, nawet w Boże Narodzenie, leciał do kuzyna mieszkającego w Londynie i nawet kuzyn nie miał czasu, to on się włóczył po Londynie, jeździł od stadionu do stadionu sobie po prostu Nawet jeśli był zamknięty. Po prostu sobie jeździł. Także ta Anglia zawsze mu była w głowie i też pokazał, że do ligi tak jak Championship, on w zasadzie nie miał występu w reprezentacji młodzieżowej, w pierwszej, i też można wyjechać z naszej ligi. Trzy słowa, panie Mateuszu, o lidze niemieckiej, o Bundeslidze. Miałeś okazję komentować spotkanie, które zapowiadało się na wielki pojedynek Kramaricza z Haalandem, Jak on w końcu chce? Haaland chce sam, żeby mówić na niego Haaland? Tak, Haaland teoretycznie powinno się mówić Haaland. Haaland, ale on sam chce być Haalandem. No i jak nie było tego Haalanda w pierwszej połowie, to generalnie była brędza w meczu Hoffenheim, tak. Borussia Dortmund. Potem wchodzi człowiek z nieprawdopodobnymi statystykami i znowu robi... Ile to jest? 15, czekaj, mam to gdzieś tutaj zapisane. 15 meczów i udział przy 21 bramkach Borussii Dortmund. Rozkłada się to na takie proporcje. 17 goli, 4 asysty. Tak, 20 lat, 7 meczów reprezentacji, 6 bramek, hat-trick z Rumunią, ale jednocześnie stracona szansa przez Norwegów na Mistrzostwa Europy. No ten duet napastników naprawdę jest fantastyczny. Haaland i Sorloth, prawda? To myślę, że pół Europy może im tego zazdrościć. Natomiast co do Dortmundu, to był taki bardzo przeciętny mecz w wykonaniu Borussii Dortmund. Też im się nigdy nie łatwo grało z Hoffenheim. Mają słabe statystyki, jeśli chodzi o zwycięstwa, zwłaszcza w Sinsheim. Natomiast to też taki mecz, który moim zdaniem stał troszeczkę pod znakiem COVID-u, bo nie było Akanjiego w zespole Dortmundu na kwarantannie. Nie było w Hoffenheim między innymi Kaderzabka, który też miał kontakt z kimś z rodziny i później się okazało, że tam jest zakażenie. Przede wszystkim Kramaric, 6 bramek.
To jest chłopak, który w tamtym roku, w tamtym sezonie, gdzie Hoffenheim wygrywało z Dortmundem 2-1 u siebie i 4-0 na wyjeździe, strzelił łącznie 5 bramek, bo on strzelił 4 w Dortmundzie, jedną z bramek u siebie. Także bez Kramaricia to Hoffenheim było zupełnie inne. Zwracam uwagę kibiców, którzy jeszcze nie, dokładnie tego nie przeanalizowali, jednak na warsztat trenerski Sebastiana Hoeneesa. Młody chłopak, który gdzieś tam musiał walczyć ze stereotypem, z nazwiskiem, przebijać się. Taty wujka. Tak, także na pewno ciekawy to jest szkoleniowiec. No szkoda Łukasza Piszka, bo zagrał po raz pierwszy w Bundeslidze w tym sezonie. Dostał z łokcia, nie wiem, czy tam się coś poważniejszego stało z kością, czy po prostu ale się... Ale leci na mecz. Leci, tak? A no widzisz, to jest super informacja, że poleci na mecz z Lazio, no bo nie wykluczam, że on nawet jest przymierzany do tego, żeby zagrać. Co ciekawe, spodziewaliśmy się, komentując ten mecz, że przejdzie na ustawienie 4 defensorami trener, że przesunie Paslaka z wahadła na lewą stronę defensywy, a mnie na prawą stronę i że będą w środku grać Hummels z Emre Canem. Natomiast on wprowadza defensywnego pomocnika reprezentacji Danii, Delaneya. Zmieniają troszeczkę miejsce na boisku Chan właśnie z Delaneyem i cały czas konsekwentnie trzymają ustawienie 3 stoperami. Ale rzeczywiście zmiany w tym meczu, wejście Guerreiro, wejście Royce'a, wejście Haalanda rozstrzygnęły mecz. Także. Przypominam wam, bo nie powiedziałem tego na początku chyba programu, że pod hashtagiem Misja Futbol czekamy jeszcze na wasze pytania i pewnie w dogrywce kilka się pojawi. To będą pytania tylko od was, ale ja już wcześniej widziałem, że na Twitterze pytaliście o... Ktoś zadał pytanie, może teraz zasadne, bo skoro jesteśmy przy Bundeslidze i kolejnym wysokiej wygranej Bayernu Monachium, okej, pewnie z zespołem nie najsilniejszym, z Arminią na wyjeździe i padło tam takie pytanie, czy para Müller-Lewandowski to jest w tej chwili... Panie Robercie, czy to jest najlepsza para współpracująca ze sobą w tej chwili w Europie? Son, Kane mają poważną konkurencję w tym momencie. Bo słuchajcie, to jest na pewno para, którą nam się najprzyjemniej śledzi. Zresztą między nimi jest duża sympatia, to widać na boisku. Mhm. W końcu grają blisko siebie, zresztą ta wymienność pozycji, jeśli chodzi o Bayern niesamowita. Świetne liczby, to jest coś, co jest... Proszę bardzo, trener otworzył notatki. Otworzyłem notatki, tak jest. Posłużę się. Proszę. Meller na poziomie 80% celnych podań, a przypomnę tylko, że Meller nie szuka łatwych rozwiązań. To jest facet, który kreuje grę, szuka podań prostopadłych, bardzo często zbiega między stopera a bocznego obrońcę. Natomiast Robert Lewandowski aż 90% celnych podań. To jest jak na napastnika, który ciągle jest w towarzystwie stoperów lub defensywnego pomocnika, wynik. Ale to mówisz, to są statystyki z tego ostatniego spotkania. Ja się tylko odniosę do statystyk z Bundesligi, bo z tego, jeśli się nie mylę, 7 bramek, 3 asysty Robert Lewandowski, 3 bramki, 4 asysty Thomas Müller, czyli mówimy jednak tutaj o duecie, który łącznie ma już 17 punktów w punktacji kanadyjskiej, a więc Lewandowski i Müller razem. Müller wczoraj tonował tę dyskusję w Niemczech, która się toczy od wielu dni. No bo nie ma co ukrywać, że gdzieś te duże postacie niemieckiego futbolu, czy Lothar Matthäus, czy Didi Hamann, czy Rummenigge, czy Beckenbauer, coraz częściej mówią o potrzebie powrotu tych 3 doświadczonych piłkarzy do reprezentacji. To znaczy mówię o będącym w świetnej formie Hummelsie w Dortmundzie, o Boatengu i właśnie o Müllerze, bo no też zwracają uwagę autorytety na to, że czasami Lew to lubi na siłę poszukać i mu się wydaje, że lepsze będzie, że lepsze jak gdyby no, i nie jest wrogiem dobrego. A na pewno Müller, na pewno Hummels, na pewno Boateng to jest to dobre w reprezentacji Niemiec, chociaż no, teraz są w takiej formie, która moim zdaniem znowu ich jakby upoważnia do tego, żeby założyć reprezentacyjny trykot. Nie wiem, czy pamiętasz, Mateusz, właśnie ten mecz Niemcy-Hiszpania. Tam w pewnym momencie na boisku pojawiło się w linii środkowej 4 defensywnych pomocników i Niemcy bronili między 16 a 22 metrem. Nie było nawet kim ruszyć do szybkiego ataku. Dla mnie Meller tutaj byłby niesamowitym wsparciem tej siły ofensywnej reprezentacji Niemiec. Oni naprawdę w pewnym momencie bronili jak Włosi za starych czasów w Katenaciu. No poza tym ma najwięcej trofeów w niemieckiej piłce. Musi wrócić. Słuchajcie, to ja jeszcze chcę powiedzieć, co się wydarzyło we Francji, bo na pewno nikt się z was nie interesował tym. Sorry.
A ja wiem i oglądałem. Wczoraj bardzo ciekawe spotkanie. Chcę wam powiedzieć, nie śmiej się. Nie, nie, skurcz mnie złapał. Było dużo derbowych spotkań w ten weekend. I między innymi mecz o liderowanie w lidze francuskiej. Lille-Lens, derby tamtego regionu Francji. Lille wygrywa 4-0. W wybitnej formie jest gość, którego dobrze znacie. Renato Sanchez naprawdę zagrał świetny mecz w środku pola, bo on gra w Lille, o czym już mało kto pamięta, że jeszcze w ogóle ten zawodnik gdzieś funkcjonuje w dużym futbolu. Lille jest liderem. Ja widziałem go w meczu reprezentacji, naprawdę dobrze wyglądał. Renato Sanchez i Bamba. Jest taki lewoskrzydłowy Lille, naprawdę kawał zawodnika, bramka i dwie asysty. Lille jest nowym liderem. No pewnie jeszcze przez kilka tygodni, dopóki Paryż nie złapie, nie wrócą ci wszyscy kontuzjowani albo cały czas jacyś kolejni zarażeni piłkarze, i jak już się Paryż rozpędzi, a już się rozpędza, to pewnie wskoczy na to pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Teraz jeszcze chciałbym, mamy jeszcze 10 minut programu i teraz poczekajcie. Uwaga, teraz będzie coś takiego, muszę sobie przygotować. Ja coś zrobię, a wy czekacie, tak? Start. Dobrze się milczy w dobrym towarzystwie. Jeszcze. Stop. 21 sekund. Tyle właśnie minęło. Jak dużo, prawda? Jaka cisza. Telewizja nie lubi ciszy. 21 sekund to jest ten czas, panie Mateuszu, o którym znowu Kamil Grosicki gdzieś się rozbija. To jest niebywałe. Co jak potrafi... Trzeci raz w swojej karierze, bo kiedyś był ruch Rennes-Burnley, później był ruch z Hull City do Samsunsporu, tak? Czy do Turcji, już nie pamiętam takiego klubu, Bursasporu chyba. I wreszcie teraz mamy trzeci przypadek. Były ucieczki taksówką z hotelu. Była okładka A teraz znowu 21 sekund. Czy udało się ten transfer domknąć, czy nie? Czy było to spóźnienie o te właśnie rzeczone 21 sekund? Jakie są wasze informacje na dziś? Kamil Grosicki, chyba mamy taką, to co opublikował na swoim koncie instagramowym. It will be fine. Wszystko będzie dobrze, ale czy będzie dobrze? Czy tak jak chciałby menadżer Nottingham Forest, uda się domknąć ten transfer, czy jest jednak to spóźnienie o tych rzeczonych 21 sekund? Znaczy bardzo często, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o włoską firmę Castrucci. Kamil miał swoje określone oczekiwania względem indywidualnego kontraktu, pewnie jakieś sumy za podpisanie się pod tą umową, plus ewentualnej klauzuli, że w przypadku awansu Nottingham Forest, to się w tej chwili wydaje absurdalne, biorąc pod uwagę miejsce w tabeli, bo chyba z tego co widziałem, to zdobyli pierwsze 3 punkty w tym sezonie, to automatycznie Kamil grałby jeszcze w Nottingham Forest przez następne dwa sezony. Możemy to pokazać. Wyciągnęliśmy sobie wszystkich skrzydłowych Nottingham Forest. Jest ich tam kilku ludzi. Oni nie mają dobrych statystyk. Tam jeszcze Nokerta można dorzucić, tego Francuza, który kiedyś był bohaterem takiego słynnego gola w barażach o Premier League, najsłynniejszy minutowy film w historii futbolu. No i tak to mniej więcej by wyglądało. No ale kończąc... Znaczy wiesz co, przede wszystkim zawsze to jest dosyć trudna konstrukcja kadry drużyny, jeśli mamy jednego właściciela. Tutaj mówimy o multimiliarderze greckim Marinakisie, który jest właścicielem Olympiakosu Pireus, a przy okazji właścicielem Nottingham Forest. Więc jak się domyślacie, istnieje bardzo dużo tej księgowości kreatywnej między klubami przy przepływie zawodników i gotówki. Stąd między innymi znany z Legii Cafu przechodzi z Olympiakosu do Nottingham Forest. I gdzieś ta umowa początkowo, kiedy Kamil tak naprawdę miał być zatrudniony przez Olympiakos Pireus i miał być zawodnikiem na rok wypożyczonym do Nottingham Forest, no to ta konstrukcja kontraktu była troszeczkę inna. Potem, kiedy nie zdążyli w tym międzynarodowym oknie transferowym, było wiadomo, że Kamil może trafić z West Bromwich tylko na zasadzie wypożyczenia. Co się dzieje w międzyczasie? West Bromwich pozyskuje zawodników, ma 28-osobową kadrę. Dyrektor nakłania Kamila, będącego na zgrupowaniu reprezentacji, do opuszczenia West Bromwich. No, gdzieś tam uzmysławiając mu, jaka jest jego pozycja nawet w gronie skrzydłowych, że nie będzie mu łatwo. Kamil jakby na bazie tych bramek zdobytych z reprezentacją Finlandii, no jest zdania, że
że przyjdzie jego czas, że on dostanie swoją szansę, że będą kontuzje, że sezon jest długi. Ale wiadomo, jak to wygląda. Jak jesteś zawodnikiem, który nie zarabia w klubie najmniej, a nie jesteś pierwszym, drugim czy trzecim wyborem na pozycji, to klub chce cię wypchnąć i zaczyna się jakaś gra między tym klubem, z którego masz odejść, między tobą, a klubem, do którego masz trafić. Nottingham bardzo zabiegało Grosickiego, więc generalnie gdzieś zgodzili się co do warunków o godzinie 17:59 polskiego czasu, z tego co pamiętam, czyli 16:59 czasu angielskiego. Kamil podpisuje tą umowę, ona zostaje wysłana do rejestracji. System nie odpowiada, ani tak, ani nie. Tutaj te rzeczone 21 sekund. Te rzeczone 21 sekund. Natomiast no, tam chyba jeszcze jest istotny fakt, 7? Że nie wiem, czy kluby były dogadane do godziny 17 angielskiego czasu. Mm-hmm. No bo też oprócz tego indywidualnego kontraktu Kamila Grosickiego, który negocjuje to z Nottingham Forest, rozmawiają też kluby. No bo jak już West Bromwich widzi, że Nottingham jest zdeterminowany, to nagle się też zmienia optyka i chciałbyś coś wziąć za zawodnika. Już nie tylko chcesz go wypchnąć z kontraktu. Dlaczego to się wszystko musi odbywać w ostatnich 5 minutach? No bo wiesz co, no bo o 16 są inne warunki. O 10 rano są inne warunki, a jak cię bardzo chcą, to o 16:45 nagle ktoś mówi, dobra, no to jednak damy. No to tak jak kupujesz choinkę przed świętami, no przed samą Wigilią masz zdecydowanie najtaniej. Jak kupujesz 21, to choinka kosztuje 400, 23 300, jak kupujesz 24 rano, to jest za 150, kupisz kawałek ładnej jodły. Czy will it be fine, tak jak pisze Kamil Grosicki, bo ciągle chyba nie ma oficjalnej wykładni, prawda? Rozmawiałem dzisiaj rano z agentem Kamila, o godzinie 13 prawdopodobnie będzie stanowisko federacji dotyczące odwołania prawników Nottingham Forest, bo oni stwierdzą, że ten kontrakt jest po prostu ważny, że jest sfinalizowany. Natomiast zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie. Według moich doświadczeń, gdyby to był ten transfer międzynarodowy, nie zatwierdzono by tego transferu, bo wiele razy tak się zdarzało w Anglii, że brakowało 5, 10, 15 sekund i transferu nie zatwierdzano. Natomiast no być może tutaj z racji tego, że te pieniądze i tak zostają w Anglii i się kręcą między klubami, to ostatecznie gdzieś ta prośba prawników będzie parafowana przez federację. Ja pamiętam, no właśnie zawsze mnie to co i ciebie dziwi, że trzeba czekać na ostatni dzień, na ostatnią godzinę, na ostatnie minuty. I też pamiętam takie kiedyś zgrupowanie reprezentacji za Pawła Janasa, jak Tomek Frankowski, tylko nie pamiętam, czy do Anglii, czy do Hiszpanii. I też w takich okolicznościach, że tam coś trzeba było i faks się zepsuł tam gdzieś w tym hotelu takim. Gdzieś on jeździł, ten faks, żeby tylko wysłać, więc mnie to zawsze dziwi po prostu, czemu na ostatnią chwilę, no ale widocznie tak już musi być. Zmieniają się sumy w ostatniej godzinie. Ale jakie będzie miał kiedyś rzeczy do opisania Kamil Grosicki, jak sam będzie chciał napisać tę swoją książkę? Nie, ale to ktoś fajnie napisał na Twitterze, nie wiem, czy nie Tomek Ćwiąkała, że jak Kamil skończy przygodę z piłką, to powinien pojawiać się w takim programie, który my zrobiliśmy po raz pierwszy, czyli ten Deadline Day. Jako ekspert. Jak najbardziej. Słuchajcie, w tym tygodniu z kolei pojawi się taki program nowy, stary, bo on już w pewnym momencie był, ale potem świat nam się zmienił od marca, czyli program, który nosi nazwę Najlepsza Liga Świata i to będzie program o Lidze Mistrzów, która to Liga Mistrzów startuje w nadchodzący wtorek i środę. I ja tutaj przygotowałem takie kopertki wzorem Michała Pola zeszłego sezonu. Patrz, są kopertki, są 4 długopisy, są 4 kartki i są 4 koperty. Ja bym chciał wam wręczyć. Jaki chcesz długopis? Nie czerwony tylko. Proszę, masz czarny albo nie, masz niebieski. Czarny może być. Albo nie stać się na czarnego, masz zielony. Masz tutaj kopertę, ale wiecie co, chciałbym tak samo poprosić was i chciałbym poprosić też naszych widzów, pomyślałem sobie, że zrobimy dla was taki konkurs. Chciałbym poprosić was o napisanie na tej kartce czterech półfinalistów, dwóch finalistów i zwycięzcę osobno. I tak samo was, byście podsyłali, tylko zastanawiam się teraz pod jakim hashtagiem, czy może nasz wydawca Adaś Sławiński, proszę, to będzie lepiej. Hashtag koperta. Koperta mistrzów. Zabawa, taka nasza, Liga Mistrzów, z hashtagiem Liga Mistrzów, gdzieś tam albo piszcie Najlepsza Liga Świata, o taki hashtag, żeby już program.
Nie podglądaj, nie podpisuj. Pierwszy program, gdzie są puste koperty. Pod hashtagiem najlepsza liga świata. Czterech półfinalistów, bez wyników. Czterech półfinalistów, dwóch finalistów i zwycięzcę. A myślę, że dla tego, któremu uda się wskazać, rzeczywiście trafić w tej zabawie wszystkie siedem zespołów poniekąd, coś od nas dostanie fajnego, może koszulkę klubu ulubionego i tak dalej. Okej, siedem. Siedem. No masz czterech półfinalistów, dwóch finalistów i zwycięzcę. Czy mógłbym poprosić o podkład muzyczny, puste koperty? Szczepanika? Z podkładem muzycznym na YouTubie może być, wiesz, może być ciężko. Albo sobie ponuć, tak? Mam nadzieję, że wy to będzie zaklejone i otwarte komisarycznie. Będzie zamknięte komisarycznie, możesz zakleić językiem. Będziemy ostatniego dnia po Lidze Mistrzów sobie w programie otworzymy te koperty. Ja jeszcze pozbieram od różnych ludzi, którzy się będą tutaj pojawiali w trakcie naszych programów. Czy mogę następny program przynieść? Nie, nie możesz. To musi być szybko, spontanicznie. I to trzeba zrobić teraz. Niestety zawsze się może okazać, że wśród czterech półfinalistów akurat dwaj na siebie wpadną, których wskażecie potem jako finalistów. Brawo. Ale to już jest nie do przeskoczenia. Przy okazji, tak wygląda nasz gryplan od 19 do 20 października, czyli od dzisiaj. Wracają magazyny lig zagranicznych, bo dzisiaj sobie tak liznęliśmy wszystkie tematy, ale dzisiaj będziemy mówili i o lidze angielskiej, i o lidze polskiej, liga niemiecka i liga włoska jutro. W czwartek właśnie najlepsza liga świata, zapraszamy w południe, La Liga Bonita też w czwartek, Michał zaprasza. Jutro w moim hate parku, bo jutro chyba ja poprowadzę hate park, zapraszam was na spotkanie z komentatorami, a w zasadzie z prowadzącymi program Liga Plus Extra w kanale Plus Sport. Przyjdą tutaj Bartek Glen i Krzysiek Marciniak, bo to jest nowa para prowadzących, zmieniło się, ale dzięki temu możemy, ja jako widz akurat się bardzo cieszę, bo możemy słuchać więcej komentarzy Andrzeja Twarowskiego przy lidze angielskiej. Wczoraj Twarożek skomentował mecz, którego bym normalnie nie skomentował. Niedzielny to było najbardziej nieprawdopodobne spotkanie weekendu. Czy wy to widzieliście? Lancini, który ładuje koła na 3-3 dla West Hamu. Oglądałem inny mecz, patrzę 3-0. Nie wiem, co to będę włączał. A 3-1, mówię, dobra, zobaczę tą końcóweczkę. Tam, czy tam Fabiana jeszcze sprawdzą, a tu 3-2. I ta petarda Lanciniego. Niebywałe rzeczy. Argentyńczyk trafił idealnie. Słuchajcie, jest godzina, jest 32:33 po. Ale dobra kończy... była mina, Jose. Zamykamy, słucham. Dobra była mina, Jose. Słuchajcie, no po 15 minutach prowadzić 3-0 i wszystko stracić w końcówce. Niebywałe rzeczy. Panowie jeszcze piszą, spotykamy się za chwileczkę. Jeszcze to na kanale sportowym Ekstra. Bardzo ładnie, Mati, zaklejamy i te koperty będziemy sobie otwierali. O czasie pamiętajcie, hashtag najlepsza liga otworzymy świata. Otworzymy te koperty już do grywcy. Otworzymy je, tak, otworzymy je w dogrywce, ale za mniej więcej za rok. Dziękujemy bardzo, widzimy się za chwilę, dobrego tygodnia.